Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Cześć wszystkim. Będziemy mówić dzisiaj o tworzeniu natywnych bloków Gutenberga. Ja nazywam się... Dobra. Ja nazywam się Dawid Urbański. I jestem webdeveloperem i skromnym webdeveloperem. I prowadzę kanał dość nowy, świeżynka, WordPress po polsku, 5 miesięcy. Streamujemy razem cotygodniowo z Marcinem Krzemickim, który też ma dzisiaj warsztaty. Siedzi tam z tyłu, ukryty. Co tydzień o WordPressie, również nowy tutaj produkcik WP Appointments, jakbyście chcieli się zainteresować. Tyszuszką jeszcze jej nie ma, ale będzie. W każdym razie, przede wszystkim, zanim przejdziemy w ogóle jeszcze do tworzenia customowych bloków gutenbergowych, to mimo wszystko, mimo że wiecie, to jest irytujące, że tak mówię, ale jednak Gutenberg na chwilę obecną już jest tak rozwinięty, że bardzo wiele use case'ów jesteśmy w stanie ogarnąć bez customowych bloków. Jednakowoż są takie use case'y, gdzie potrzebujemy te customowe bloki i o tym właśnie będziemy dzisiaj mówić. Jednak zanim przystąpicie do tworzenia takiego bloku, to zastanówcie się, czy nie da się tego zrobić bez tworzenia takiego customowego bloku. A jeżeli już musicie, to pokażę wam też takie sposoby, żeby się nie narobić i żeby też był ten customowy blok, ale używający jak najwięcej się da ze samego Gutenberga. A więc tak, my WordPress deweloperzy uwielbiamy oczywiście PHP, JavaScript, no to jQuery ewentualnie, a jak już Vanilla JavaScript nam tutaj wszedł, to był to raczej get element by ID, ukryj, pokaż, a teraz nam wsadzili całego Reacta do WordPressa i nagle musimy się nauczyć całego Reacta, a jeszcze tak naprawdę na backendzie w Gutenbergu jest Redux do zarządzania stanem. Także jest tego trochę i jest to trochę przerażające, w szczególności na początku, ale zaraz wam też pokażę, że nie jest to aż takie straszne. JS i React oczywiście jest używany do UI i editingu w Gutenbergu, a Redux jest oczywiście używany jako data layer. Jeżeli chcecie tworzyć cokolwiek związanego z Gutenbergiem natywnie, no to polecam wam również oczywiście zainstalować te dwa rozszerzenia, czyli React Developer Tools, jako że jak już wspomniałem, Gutenberg jest napisany, jak wiecie, w Reakcie, oraz Redux DevTools, jak już też wspomniałem, Redux jest używany pod maską do zarządzania stanem w Gutenbergu. Nie zapomnijcie również włączyć WP Debug na true i WP Debug Scripts na true. Adam mi się przypomniał, że muszę to zrobić, żeby zobaczyć błędy w konsoli, a inaczej będziecie widzieć je zminifikowane błędy Reacta. Są dwa rodzaje bloków, statyczne i dynamiczne. Tutaj chciałbym może przenieść się na Gutenberga, ale stwierdziłem, że jednak tego nie zrobię, nie będę ryzykował, nie przenoszę się. Różnica jest między nimi taka, że dynamiczne bloki, na przykład jednym z przykładem dynamicznego bloku jest blok icon, który jest, wydaje się dziwne, że jest to blok dynamiczny, ale jest. Blok, który wymaga PHP, aby wygenerować jego output, jego kod. I taki blok może zawierać dynamiczne treści, jak na przykład datę, czy na przykład jakieś ostatnie wpisy z bloga i tak dalej, i tak dalej. A bloki statyczne generalnie to są takie bloki, które jedyne co potrzebują do wygenerowania ich treści, to jest to, co wprowadziliśmy lub ustawiliśmy w samym edytorze. Czyli na przykład treść, którą wprowadziliśmy do edytora, jakieś ustawienia, formatowanie i tak dalej. Jeżeli to wszystko, co ustawiamy w Gutenbergu, to w takim momencie taki blok jest statyczny. Jego treść nie zmienia się między wyświetleniami. Jak już raz ustawiliśmy, że treść jest Hello World, to ta treść będzie zawsze Hello World, a nie Hello World 10 na przykład za kolejnym wyświetleniem, tak? Ok, więc jak w ogóle tworzyć taki blok? Jest kilka sposobów. Dookoła całego tworzenia WordPressowych bloków jest sporo narzędzi. One się cały czas rozwijają i bardzo dobrze to widzieć, bo początki były bardzo ciężkie w tym setupie całym. Dzisiaj już mamy tak naprawdę taką jedną paczuszkę, która się nazywa WordPress Create Block. I tak naprawdę jedyne, co musicie zrobić, to spalić tą komendę i ona wam wygeneruje cały plugin, który już będzie zawierał cały kod, który jest potrzebny, żeby utworzyć, i nawet z takim boilerplate'em, który potrzebujecie, aby stworzyć taki customowy blok. Ja osobiście nie używam tego, z tego tylko względu, że pod maską to rozwiązanie również używa czegoś takiego, co się nazywa innej paczki, WordPress Scripts. I tak naprawdę
To jest taki bardzo cienki layer. To jest tylko generator boilerplate'u, ta paczka create block, a wszystko odbywa się tak naprawdę, cały ten silnik budowania tego kodu odbywa się właśnie w tej paczce WordPress Scripts. I posiadanie tej, instalowanie tej paczki ręcznie przeze mnie daje mi też możliwość, tutaj ogólnie widzicie, jak to jest zrobione, zainstalowałem po prostu sobie WordPress Scripts jako dev dependency i potem mam skrypt w start, gdzie po prostu odpalam WP Script start i to wszystko, co muszę zrobić, aby ten blok zacząć dewelopować. Tu jeszcze mam taki bonus, że mam WP Playground, WordPress Playground zapięty przez WP Now. WP Now to jest taka konsolowa wersja odpalanie przez konsolę Playgroundu. Jeżeli się nie mylę, Adam mi tutaj potwierdza. Także to odpala mi development wtyczki i jeszcze odpalam całego WordPressa do tego bez instalowania żadnego Dockera, bez niczego, to już Adam opowiadał, także nie będę się powtarzał. To daje mi też również możliwość posiadania to jest bardzo częsty w ogóle request, żeby mieć wiele bloków w jednej wtyczce, tak? Bo często się zdarza, że zaczynacie pisać jeden blok, potem chcecie drugi, trzeci, czwarty, teraz za każdym razem tworzyć nową wtyczkę, to potem mamy 20 wtyczek, do 20 bloków i potem się robi mess i tak dalej. Więc tutaj nie mamy takiego problemu, bo możemy sobie po prostu WordPress Scripts automatycznie, bez żadnej dodatkowej konfiguracji, bez niczego, wykrywa, że mam 5 folderów z 5 różnymi wtyczkami, blokami, przepraszam, i automatycznie te bloki mi dodaje. Ja potem wam pokażę, przejdziemy sobie na może nie na live coding, ale przejdziemy sobie na panel admina i sobie zobaczymy, jak to działa. Tutaj wam dam kompilację najważniejszych pojęć, które moim zdaniem powinniście znaleźć i wyszukać, wygooglować i przeczytać sobie dokładnie, co one robią. Przejdziemy sobie przez niektóre z nich tutaj na tej prezentacji, ale tak, rich text, inner blocks. Rich text to jest po prostu element, w którym możecie wprowadzać tekst dowolny i formatować go i tak dalej, jak na przykład headingi i inne rzeczy. Inner blocks to jest blok, który pozwala wam na dodawanie wielu bloków w środku w nim. Block controls to jest toolbar, który macie nad waszym blokiem. Attributes to jest jeden z najważniejszych właściwie konceptów w Gutenbergu i w blokach. To są po prostu takie metadane, nazwijmy to, do bloku. Jeżeli macie jakieś dane, które chcecie przechować razem z tym blokiem, to przechowujecie je w atrybutach i potem te atrybuty ustawiacie w waszym kodzie, żeby one miały jakąś wartość. Inspector Controls to jest to samo co Block Controls, ale w sidebarze po prawej. Supports też bardzo potężna rzecz. Pokażę wam również potem, jak wykorzystywać to pole w block.json, które jest po prawej zresztą. To pole Supports do dodawania bardzo prosto feature'ów, które są już w natywnych blokach, do waszych customowych bloków. I tak naprawdę to byłaby ta lista. Z paczek, moim zdaniem, które powinniście również znać i wiedzieć o nich i wiedzieć, że będziecie z tych paczek bardzo często importować rzeczy, to jest właśnie Block Editor, Blocks, Components, Element, internacjonalizacja oczywiście i już wspomniany wcześniej WordPress Scripts. Mając wiedzę o tych 6 paczkach, tak naprawdę zrobicie 90% rzeczy. Tam są jeszcze dodatkowe inne rzeczy, jakieś konteksty, slot fillsy, inne takie rzeczy, które gdzieś tam, czy jakieś merge'owanie i inne dziwne takie rzeczy, ale nie będziecie potrzebować prawdopodobnie większości z tych rzeczy. To jest większość z tego, co potrzebujecie. Ok, to teraz przeniesiemy się zaraz na przeglądarkę. W Gutenbergu, nie tylko w Gutenbergu, w adminie, czy ja tu w ogóle mogę to zrobić? O nie. Okej, muszę wyjść. Jak sobie tutaj zrobimy tak i zrobię to większe. Pójdę sobie do konsoli i sobie tutaj zrobię WP, tak? To nie jest nic nowego, tak było od bardzo dawna, od zawsze praktycznie, od kiedy jest WordPress. W adminie mamy tą globalną zmienną WP. W tej zmiennej jest bardzo dużo rzeczy. Bardzo. Ale najciekawsze dla nas rzeczy, kiedy jesteśmy w kontekście Gutenberga, czyli na stronie, która posiada ten edytor Gutenberga, są tutaj dodatkowe rzeczy, których normalnie nie ma. Takie jak Block Directory, Block Editor, Block Library, Blocks, Components. I
Już może zauważacie tą zależność, że te nazwy, one się pokrywają z tym, co przed tym widzieliście, te nazwy paczek. Ja wam pokażę też teraz kod, który importuje te paczki. Na przykład mamy WordPress/blog editor, tak? Dzięki właśnie temu WordPress/scripts i właśnie skryptowi do budowania czy do startowania środowiska deweloperskiego, tego watchowania naszego skryptu, dzięki temu, że mamy to WordPress scripts, to jeżeli zaimportuję WordPress/blog editor, on w kodzie wynikowym będzie tak naprawdę korzystał z tego globalnego WP i znajdzie tu po prostu blog editor. I będzie korzystał z tego, co tutaj jest. Chciałbym po prostu, żebyście byli świadomi, żebyście wiedzieli, że takie coś właśnie jest, że mógłbym tutaj równie dobrze zamiast zaciągnąć to, zaimportować. Zresztą ja pokażę wam również, że tego w ogóle nie ma w moim pakiecie JSON. Ja tej paczki w ogóle nie instalowałem. Ona jest dostępna out of the box dla mnie, dlatego że tu byłem w index.js. Tak, ona jest dostępna dla mnie dlatego, że mam zainstalowane WordPress/scripts, ponieważ ta paczka jest jako zależność w WordPress scripts, więc nie muszę jej importować. Mało tego, to w ogóle nie jest mi potrzebne nawet. Ona nawet nie musi być zależnością WordPress scripts. Dlaczego? Ponieważ to docelowo zostanie, jeżeli to gdzie używam, tak? Używam to tutaj, tak? To tak naprawdę to będzie używało właśnie tego globalnego obiektu window wp wp.editor, jak tam było? Blog editor, tak? Tutaj mamy, to jest ta sama nazwa, czyli blog editor i inline blogs. I tak naprawdę to jest dokładnie to samo, co zrobienie tego i potem użycie tego. To po prostu jest wszystko za nas jest obsługiwane przez WordPress scripts, dlatego nie musimy nawet w ogóle o tym myśleć. Ok, wracamy do prezentacji. Ok, i teraz, zanim jeszcze w ogóle przejdę może do tworzenia takich prawdziwie customowych bloków, takich zupełnie, cokolwiek sobie nie wymyślisz, chciałbyś sobie w Super Mario Bros. Zrobić w Gutenbergu, możesz, to jest, w ogóle nie zrobisz tego oczywiście przez rzeczy, które daje ci Gutenberg, ale możesz spróbować użyć Innerblocks. Zaraz wam pokażę, jak to działa. Innerblocks to jest komponent, który pozwala nam na zdefiniowanie, co może być w tym, inaczej, pozwala nam na dodanie dowolnej ilości dzieci, komponentów dzieci, czyli bloków dzieci. Możemy również coś zrobić takiego jak template i to jest bardzo potężne w połączeniu z template lock, które nam blokuje wszystko, całą możliwość przesuwania rzeczy, usuwania i tak dalej. Ja wam pokażę właśnie ten blok, który tutaj stworzyłem przez register block type, swoją drogą. Ogólnie, wybaczcie, mam tylko 25 minut, także nie jestem w stanie wszystkiego opowiedzieć o tym, ale staram się jak mogę. Czyli template plus template lock, co nam to zrobiło? Zobaczcie, mam dwa bloki, content section oraz image section. Limitacja inner blocks jest taka, to też właśnie chciałbym wam powiedzieć, że może być tylko jeden inner blocks na dany blok. Czyli nie mogę mieć dwóch inner blocks, to znaczy nie mogę sobie zrobić layoutu, w którym będę miał trzy różne miejsca i w tym zrobię inner blocks, w tym zrobię inner blocks i w tym zrobię inner blocks w ramach jednego bloku. Nie można tego robić, może być tylko jeden per blok, dlatego ja stworzyłem dwa bloki, które, jak zaraz zobaczycie, mają takie pole, które się nazywa parent i w nim podaje, w jakim bloku one są tylko dozwolone. Dzięki temu, jak pójdę sobie do admina tutaj i kliknę sobie tutaj na inserter, to ten blok tutaj w ogóle mi się nie wyświetla. Jak sobie wpiszę WC Gdynia, to ja widzę tylko bloki, które zarejestrowałem jako bloki, które są dozwolone wszędzie. A ten blok się nie wyświetla. To jest taki, powiedzmy, blok ad hoc, nazwijmy go. I tak samo jest ten blok image section, który również jest dozwolony tylko w bloku WC Gdynia Hero. A gdzie jest ten blok? Poniżej. Tutaj rejestruje główny blok. On pobiera też tą nazwę z metadata name, a tak naprawdę to wszystko pobiera się z blok JSON. Tutaj anatomii bloku nie będziemy już przechodzić, ale mamy... Mamy tutaj blok, który nazywa się WC Gdynia Hero. WC Gdynia Hero. I po prostu on jest jako parent w tych dwóch blokach.
Przepraszam, przepraszam. On jest zakopany w tych dwóch blokach. Także. Także, co, jaki jest wynik tej całej operacji? Wynik jest taki, że mamy dwa bloki, które każdy z nich używa inner blocks i mają dozwolony tylko jeden parent. Co się dzieje dzięki temu? Mam tutaj blok, który, jak sobie zobaczycie, w którym mam dwa dodatkowe bloki. Jeden z nich to WordCamp Gdynia, okej, okay, Hero, ja mogę sobie zrobić tutaj, o, widzicie? Heading Content Section, Image Section i one nie są dozwolone nigdzie indziej, one są tylko tutaj dozwolone. I również mamy ten Template Lock All, więc mogę edytować tylko tytuł, content i obrazy. I to bardzo, 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 no tutaj nie będę nic wybierał, bo nie wiem co tam jest, ale generalnie w ten sposób możecie bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy zrobić, rozbijając to w taki sposób, używając inner bloki. Oczywiście minusem jest to, że macie dostępne, jeżeli macie heading, to jest blok Gutenberga, więc macie wszystkie opcje headingów. Jak sobie tutaj, może weźmiemy jakiś obraz jednak. Inspektor PNG, to musi być bezpieczne. Okej, okay, to mamy tu jakiś image, tak? I teraz możemy do tego image robić wszystkie te opcje, jakiś duotone i tak dalej, więc czasami nie chcecie takiej sytuacji, nie chcecie czasami dawać możliwości dodawania wszystkich opcji Gutenbergowych. Można też to powyłączać, jest to troszeczkę roboty z tym, ale Adam już mi tutaj mówił, że są prace trwają na tym, żeby było bardzo łatwo, można to powyłączać, wszystkie rzeczy, których nie chcecie z tych bloków core'owych. Także to jest jedna z opcji. Ja wiem, że da się bardzo, bardzo, bardzo daleko z tym zajść, z tym inner blocks, w szczególności jeżeli robicie komponenty czy bloki, które są typowe dla motywów. Chcecie zrobić motyw, macie design i chcecie zrobić z niego template. Motyw, gdzie ludzie mogą sobie wybrać bloki i sobie robić z waszych bloków. Mało tego, możecie również, to taki tip już, możecie sobie zrobić jeden główny, tym samym mechanizmem lokowania parenta, możecie sobie zrobić jeden główny blok, który przyjmuje inner bloki i ten główny blok jest template'em zafiksowanym na każdą stronę. I dzięki temu cały inserter nie działa wtedy w ogóle, tylko możecie dodawać inner bloki do waszego głównego bloku i tam macie tylko wybór z waszych głównych bloków, które sobie dodaliście, takie jak tutaj ja miałem właśnie, jak widzieliście, / WC Gdynia, tak? Mógłbym zrobić, że mam jeden blok i tylko te bloki są dostępne w nim. Ale dobra. Wróćmy do prezentacji. Obsługa support w block.json. To jest też bardzo, 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 bardzo potężne narzędzie. Ja wam pokażę tutaj jeden z bloków. Właśnie blok Hero. On w block.json podaje sekcję supports. I ona mówi, że nie wspiera edycji HTML-a, wspiera align na przykład, tak? Czyli mogę sobie wrócić do tutaj. Jak sobie zaznaczę, to mam tutaj tą opcję align. Ja nie musiałem ani napisać grama kodu, żeby to było wspierane w moim bloku. Mogę sobie zrobić max width, mogę sobie zrobić full width, mogę sobie zrobić left, right i tak dalej. To wszystko działa out of the box. Co jeszcze mam tutaj w wsparciu? Kolory, gradienty, spacingi. Jak sobie pójdę do sidebaru, zamknijmy to, to wszystko mam out of the box. Mogę sobie zmienić background tego bloku. Mogę sobie zmienić spacingi. Oczywiście nie zawsze to chcecie, ale jeżeli chcecie, to bardzo łatwo jesteście w stanie to dodać do waszych własnych customowych bloków przez ten atrybut support. Jak nie wiecie w ogóle skąd to wziąć, ja to mam też na jednym ze slajdów, jeżeli nie zdążę do niego dojść, to możecie sobie po prostu podejrzeć, jak działają inne bloki gutenbergowe. Znajdźcie sobie dowolny blok, który wam się podoba, najczęściej jakiś taki button albo jakiś konkretny. I tu jak sobie pójdziecie do, na przykład weźmy sobie blok.json. I tu co on ma w support? Custom class name, HTML inserter, tak? Gdzieś jakiś button, block.json, on będzie dużo wspierał, tak? Pełno atrybutów oraz supports, pełno rzeczy. Oczywiście tutaj dużo jest takich rzeczy jak _ experimental, to teoretycznie nie polecam wam tego używać, ale wszyscy to używają, także nie wiem, nie usłyszeliście tego ode mnie. Co dalej mamy? Już tak jak właśnie akurat następny slajd, czyli podglądanie bloków core, możecie sobie wejść i zobaczyć sobie dowolny blok, jak oni to robią w block.json, co oni używają. Mało tego, możecie sobie iść do edit.json, sobie zobaczyć, co oni tutaj tak naprawdę robią, czego oni tu używają, w jaki sposób na przykład dodają elementy do właśnie toolbara, tak? No tu już od razu widać, że to jest blok controls. Możecie nawet sobie zobaczyć, skąd to jest zaciągnięte i to bardzo łatwo widać, skąd co się bierze. Blok controls jest tutaj, tak?
z Block Editor i możecie używać tego samego we waszym kodzie. To jest w ogóle jakie number one tip, bym powiedział, numer jeden podpowiedź. Jeżeli chcecie się nauczyć, jak robić Gutenbergowe bloki, to zajrzyjcie właśnie sobie do tych, które są w Core. Ewentualnie możecie sobie zajrzeć do jakichś takich lepszych wtyczek, które też dodają customowe bloki, jak zapomniałem nazwę, Marcin, Generate Blocks na przykład właśnie, o, albo do WooCommerce'a, tak? Ok, i tak jak mówiłem, te inner bloki nadal pozostawiają te opcje dla użytkownika, żeby pozmieniał coś, czego wy nie chcecie tak naprawdę wspierać. Jeżeli chcecie naprawdę bardzo nisko poziomowo zejść i powiedzieć, ja chcę tylko, żeby on mógł zmienić heading, ja chcę tylko, żeby mógł zmienić, nie chcę żadnych tam dodatkowych opcji, no to najczęściej będziecie wykorzystywać ten element rich text. Ja na przykład mam tutaj taki bloczek, który sobie stworzyłem na te potrzeby. WC Custom nazwałem go. O, to jest, już zniszczyłem w ogóle całą stronę przez moje klikanie, ale mamy blok, który przyjmuje dwa rich teksty i tak naprawdę ja sobie stworzyłem tutaj customowy element wrapper. Ja go stworzyłem, ja stworzyłem ten layout. On jest bardzo prosty, on ma tylko wrapper i dwa pola tekstowe w środku, ale on mógłby mieć bardzo, bardzo, bardzo skomplikowany layout. Tu mogłoby być wszystko, tak? Na końcu pamiętajmy też, że to jest, tak jak mówię, customowe kontrolki, czyli możemy sobie stworzyć własny uploader do obrazków. Do tego też są helpery. Wpiszcie sobie w Google upload, Gutenberg upload file. Macie też helpery do tworzenia takiego uploadu customowego. Pamiętajcie na końcu, że to jest też tylko React, więc tak naprawdę w środku możemy sobie dowolny komponent zrobić, obsłużyć go tak jak chcemy. Ja jeszcze wam też pokażę, że żeby wam jeszcze jakby udowodnić to jeszcze dalej, jak znajdziecie sobie tutaj element, zakładkę, to tu jak sobie, jeżeli ktoś jest, ma jakieś pojęcie o Reakcie, to sobie zobaczy, że tak naprawdę bardzo tych rzeczy, dużo rzeczy, które tu są, komponent, children, fragment, create ref, create portal, tu jak pójdziemy sobie może niżej, bardziej popularne, use effect, use state, cały React jest tutaj dla nas wyeksponowany przez tą zmienną. Także to też daje wam, może dać wam do zrozumienia, że wszystko możecie. To, co możecie zrobić w Reakcie, możecie zrobić również tutaj w edytorze. Ja znajdę tutaj, przy okazji powiem wam use state. Wydaje mi się, że dziś używałem use state tutaj, tak. Jak widzicie, importuję to z WordPress Element. Oczywiście nie, mógłbym również, bo jak sobie zobaczycie, to tutaj, gdzie jest Gutenberg, jest też React. Nawet tak, jak globalnie, tak? I React DOM też tutaj jest, tak? Teoretycznie mógłbym sobie to stąd zaciągnąć, ale nie polecam również tego. Zaciągajcie to bezpośrednio z tej paczki WordPress Element. I jak widzicie, tu użyłem na przykład, miałem wczoraj na Biforze, mam dwie minutki, więc powiem, ktoś mnie pytał o taki case, że chciałbym mieć możliwość ograniczenia w inner blocksach możliwości ilości dzieci. Czyli chciałbym na przykład mieć możliwość, nie pamiętam, który to był. Hello. Tak, chciałbym mieć możliwość, że tylko trzy dzieci są dozwolone, a potem nie, potem koniec. No to zrobiliśmy, tak? Test, enter, test, enter, test i już nie można. Klikam Enter i więcej nie można tutaj dodać, tak? Mogę je oczywiście zmieniać, przerabiać, ale nie mogę ich dodawać już w kolejnych. Mogę oczywiście sobie usunąć i w tym momencie mogę również dodać. Już inserter mi wrócił. Jak to jest zrobione, to jest ostatni koncept, który wam chcę szybko pokazać, to jest właśnie Redux. Jak sobie pójdziecie tutaj, macie tą extension, to rozszerzenie do Reduxa, to jak sobie pójdziecie tutaj, mam troszeczkę zoom mocny, ale tutaj możecie sobie znaleźć wszystkie state'y, które są tutaj dostępne podczas pracy z Gutenbergiem i tak naprawdę wszystko, co robicie tutaj po lewej, ma odzwierciedlenie tutaj po prawej. Tak w bardzo dużym uproszczeniu, w bardzo dużym skrócie. Jeżeli możemy robić dwie rzeczy z tym. Możemy przede wszystkim wybierać tą dane, to mówimy o tym, że to są selektory ze state'u, ze stanu i możemy również dispatchować akcje, czyli możemy po prostu robić rzeczy tutaj na tym stanie. Ja wam pokażę właśnie przykład, w jaki sposób jest ograniczony taki właśnie, takie dodawanie po trzech dzieciach. Co się tutaj dzieje? Mam funkcję, która się nazywa, znaczy właściwie hook,
który się nazywa Use Dispatch i Use Select. Mam 10 sekund, także szybciutko kończę. Use Select, Use Dispatch. Use Dispatch to jest właśnie robienie rzeczy na state'cie. Use Select to jest pobieranie rzeczy z tego state'u. I co zrobię tutaj? Używam Use Dispatch na Core Block Editor, czyli przejdę jeszcze sobie szybko tutaj. Widzicie Core Block Editor i mogę sobie zobaczyć, co jest w tym state'cie. Możecie sobie to przeglądać. Blocks, tu jest każdy blok opisany osobno i tak dalej, to wszystko jest. Możecie sobie to przeglądać. Ja wam szybko tutaj pokażę, co robimy. Mam opcję do update'owania atrybutów. To jest taka metoda na tym state'cie dostępna, akcja. I mówię OK. Wybieram sobie z naszego state'u znowu, mam funkcję select tutaj dostępną, znowu z core block editor, mam selektor get blocks i w środku przekazuję z block props, czyli stąd mój data block, bo jak sobie pójdę tutaj z powrotem i sobie to zinspektuję, to zobaczycie, że tu jest ten data block, tak? Tutaj data block i to jest ID jego tutaj w tym miejscu, tak? Więc ja sobie mogę to wybrać z tego state'u, to też tam w tym Reduxie jest, w tym state'cie i mogę powiedzieć, OK, to jest mój blok. Potem mówię, OK, jakie to ma inner blocks w środku? No, inner blocks 0 ma tylko jeden, bo ma ten element mój, tak, w środku ten inner block, wrapper mój główny, no i potem w środku mamy kolejne inner bloki, więc mówię, weź mi ten pierwszy element, potem inner blocksy, potem i ile ich mamy i potem tutaj w use effect'cie ciężko jest to wytłumaczyć bardzo szybko w kilka minut, ale generalnie w tym use effect'cie update'ujemy te atrybuty i oznaczamy je lock na false, że można było je edytować, a tutaj w tym tutaj dynamicznie ustawiamy template lock, czyli mówimy, możesz zmieniać coś w tym bloku, czy nie, na podstawie tego, czy mamy trzy elementy, czy nie. Jeżeli mamy trzy elementy, to blokujemy cały blok, jeżeli nie mamy, mówimy domyślnie, nic nie blokuj. A to tutaj tak jeszcze tylko dodam dla was, że to jest tylko po to, ta część jest tylko po to, abyśmy mogli usuwać, bo gdyby nie było tej części zaznaczonej, to byśmy doszli do sytuacji, gdzie dodajemy trzy bloki, wszystko jest zablokowane i nie możemy już wrócić, bo nie da się edytować. Tyle. A, jeszcze wróćmy tutaj do prezentacji, już tak, żeby się już tak, ok. I jeszcze, jak nie mam oczywiście czasu, żeby wszystko opowiedzieć, ale zajrzyjcie na WordPress po polsku i tam dużo jest o Gutenbergu i to tyle, dzięki.